Kochani, witam się z Wami oczywiście bez makijażu, a to oznacza tylko jedno, że nagrywamy daily vloga. Także zapraszam Was do oglądania. I tak, jest chwilę po 8:00, ja dopiero wstałam, a tak naprawdę obudziły mnie papugi, bo tak krzyczały już samego rana. Także stwierdziłam, że już chyba sobie dzisiaj nie pośpię i pora wstawać. I teraz idę sobie zrobić śniadanko, ale może zanim pójdę zrobić śniadanko, pokażę Wam, co wczoraj fajnego dostałam. Wczoraj przyszła do mnie taka skrzyneczka z kosmetykami od Miss Sport. I ostatnio jakaś firma właśnie do mnie pisała o niespodziance, więc to na pewno jest to. Zaraz Wam pokażę, co tutaj się znajduje. I ta piękna skrzyneczka, ona ma tutaj jeszcze kluczyk. Ja już wiem, jak ją wykorzystam. Mówiłam Danielowi, że będziemy sobie tutaj odkładać pieniążki na nasze wesele. I będziemy je zamykać i za 2 lata może coś od nas zbieramy. Także to jest całość przesyłki. Myślę, że naprawdę zrobili mi fajną niespodziankę, także bardzo dziękuję. I tak, ja teraz idę coś sobie robić na śniadanie i idę jeść. Dalej nie pomalowałam, ale zaraz to uczynię. Tymczasem powiem Wam, że miałam w planach nagrać dzisiaj 2 filmy i niestety znowu ktoś wierci. Także nie wiem, może nagram, jak będą mieli jakąś małą przerwę. A jak nie, to będę musiała czekać, aż któregoś dnia nie będą wiercić. No niestety. Jak widziałam, Alice się z tym borykała, z tym wierceniem w jej bloku. Także Alice, nie martw się, ja mam to samo. Jeśli chodzi o cienie, to chyba użyję tego jednak jaśniejszego, co miałam w tym zestawie. Także kosmetyki już sobie naszykowałam. Wzięłam jeszcze paletkę z Astora, bo też ją bardzo lubię. Fajne ma kolory. Jakoś to pomieszam. Nie mam tutaj tylko jeszcze szminki, ale oczywiście dla mnie szminka to jest największy wybór. I jedna z najlepszych rzeczy w makijażu, tylko nie wiem, na którą się zdecydować. Tutaj mam taki fajny kolor z Golden Rose. Ale nie wiem, jeszcze ten śliwkowy jest ładny, ewentualnie ten. Muszę się zastanowić. I pomalowana już jestem, jak widzicie. Mam tak delikatnie w kącikach ciemniejszy kolor. Dość delikatny makijaż, taki jasienny trochę. I teraz kolejna część mojego dnia, czyli w co ja mam się ubrać. Okej, chyba już wiem, w co się ubiorę, mianowicie nałożę tą swoją białą bluzeczkę z długim rękawem z Sinsea, jeansy i do tego taki długi sweter z Reserved. Także idę się ubierać, mam nadzieję, że mi nie będzie za ciepło, bo powiem Wam, że nawet jest ładna pogoda dzisiaj. Ja już jestem ubrana. Powiem Wam szczerze, że może być mi gorąco, ale w razie czego zawsze będę mogła zdjąć ten sweterek. Tak się prezentuje. Także powiem Wam, że ustawiłam statyw, bo miałam nagrywać, ale niestety co chwila wiercą i już się rozłożyłam ze wszystkim. Włączyłam kamerę i oczywiście co? Zaczęli wiercić, także chyba mi to dzisiaj nie wyjdzie. Ja już ubrana, zebrana do końca, także mogę wychodzić. Idę załatwię jedną rzecz i wracam z powrotem do domu. Zrobiłam to, co miałam zrobić. Jeszcze zaszłam do sklepu po mandarynki, bo miałam straszną ochotę. I powiem Wam, że raczej tego nie robię. Jak już robię, to bardzo rzadko, raz na jakiś czas. I to jedną, a dzisiaj kupiłam aż 4 zdrapki. I tak sobie myślę, że zdrapię je we vlogu. Może przyniesie mi to szczęście. Mam, że z moim szczęściem raczej nic nie wygram. Dlatego raczej nie gram, ale czekajcie, sprawdzę, o co tutaj chodzi. Aha, czyli trzeba znaleźć tutaj 7 albo zieloną 7, która podwaja kwotę z wygranej. Ewentualnie znaleźć jako jakiś diamencik
i przypisaną kwotę pomnóż razy 3. No to okej, chyba wiemy, o co chodzi. Także drapiemy. 3, 9, 8, 9, 8, 4, 6, 6. Mówiłam, że nie mam szczęścia. 3 i 4. Także nici z mojej wygranej. Kolejna zdrabka to Super Wabank. Z tego co widzę, to tutaj mamy swoją liczbę i w którejś grze, jeśli nam się trafi ta liczba, to wygrywamy kwotę z tego pola wygrane. 13. Moja szczęśliwa liczba, także może przyniesie mi to szczęście. 19. 15. 17. 24, 30, 21, 16, 11, 26, 18, 29, 25, mamy 13. Wow, coś wygraliśmy, pewnie 2 złote. Pewnie 2 złote, zakładamy się? Załóżmy się. Brawo ja, 2 złote. Przynajmniej mi się zwróciło. Ale tutaj to już kompletnie nie wiem, o co chodzi. I tak, kolejna zdrabka to Polska Gola i z tego co widzę, to Polska musi mieć większy wynik niż rywal. Ale wygrana tutaj jest, jaką możemy wygrać. 0, 1, 2, 3. Oj, średnie te zdrabki. 4. O, wygraliśmy coś. Pewnie 2 złote. O, 4 złote wygraliśmy. Słuchajcie. To już mamy 6. Zawsze coś. Ja sobie teraz pooglądam telewizję i zastanowię się, co zrobić z moimi grubymi milionami, które wygrałam w zdrabkę. Także pewnie później się do Was odezwę. Wiecie co, ja dzisiaj po prostu mam pecha. Jak nic, mam takiego pecha. Właśnie chciałam poszukać jakiegoś fotografa i kamerzystę na wesele, bo tego nam jeszcze brakuje. I powiem Wam, że nie ma internetu. Nie wiem, co się stało, po prostu nie ma internetu, także... O, świetnie, świetnie. Właśnie widzę, że jadą obiad i oczywiście co? Wybrudziłam się. Brawo ja. Także... Chyba powinnam już zakończyć dzisiaj tego vloga, naprawdę. Muszę się powoli wdrążyć w te daily vlogi. Pewnie zaraz przyjedzie Daniel, także nie wiem, pojedzie ćwiczyć, więc może pojadę z nim na siłownię. I co? I będę kończyła. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Pa, pa!